Witam wszystkich zgromadzonych. Oto kolejna pamiętna gra z mojego dzieciństwa, czyli Stand GP. Wydana przez Team 17, która wydała takie produkcje jak Wormsy. Dokładnie, na pewno Worms World Party i tak dalej kojarzycie, więc tak, to ta sama ekipa. Wow! Jakieś demo się uruchomiło. Dobra, tak czy siak, to jest gra wyścigowa, jak się domyśliliście. I główne jej zalety to masa różnych rzeczy, jakieś mistrzostwa, zawody kaskaderskie, próby czasowe, wyścigi. I niemal każdy z tych rzeczy, nawet trening, potrafi odblokować najróżniejsze jakieś, te, jak się nazywa, pojazdy. Bo jak będziesz pobijał wielokrotnie swoje kordy na wyścigu czasowym, próbach czasowych, to dostaniesz Formułę 1, samochodzik taki fajny. I teraz kilka charakterystycznych cech. Pokażę wam zawody kaskaderskie. Wiadomo imię, żeby dać sobie punkty. No i to zasady. Grajcie sobie dzisiaj po polsku, masz 90 sekund. 90 sekund, by zdobyć jak najwięcej punktów. No tak. Cholera, czym się... Kontrol, tak. Kontrolem się robiło. Właśnie, czym tu jeździmy? Jeździmy samochodzikami zdalnie sterowanymi. I tutaj z prawym dolnym rogu mamy baterię. Jest odpowiedzialna za naszą energię. Akurat w tym wyzwaniu jest ich nieskończoność. Ale w przypadku zwykłej rozgrywki to nie ma tak dobrze. I te baterie, jak się bateria skończy, to my niemal nie jeździmy, niemal stoimy w miejscu, tak wolno się poruszamy. I wtedy przy każdej przymecie mamy takie śmieszne, zresztą pokażę, bo sobie pojeździmy, takie śmieszne jakby tunele, w których nasze samochodziki mogą naładować bateryjki. Patrzmy. I w mistrzostwach też to daje dużo zabawy, taki niemal element RPG-owy, że znajdujemy swojego wydawcę, który jest specjalistą, nie wiem, od opon, od nitro i tak dalej. No skacz z kurczybyku. I to jest moje gardło. I zależny wydawca ma swoje te różne produkty. No i jak sobie zdobywamy mistrzostwa, zdobywamy punkty, zdobywamy pieniądze, to później możemy swój samochodzik rozbudowywać według naszego gustu, czy też doświadczenia. No i wychodzi, to się sprawia naprawdę fajnie. Naprawdę daje kupę dobrej zabawy. Dobra. No i kolejny chyba smaczek, z tego co pamiętam. Bo udało się tą grę przejść w całości, chyba niemal w 100%. Goddammit. To oczywiście przez to, że wydawcą tej gry, znaczy tą wydawcą, co wydał tą grę, Jezu, to jest moim językiem polskim, był też ten sznycel, który wydał Wormsy. Dzięki temu można zdobyć właśnie Wormsy w takich dziwnych gokardach z dziwnie ruszającymi się głowami, jak się ścigasz. Dobra, pokazałem wam to. Teraz pokażę wam wyścig. Oczywiście mam różne wozy, jest masa wozów, naprawdę można lokowywać masę różnych ciekawych pojazdów. I z tego co kojarzę, moim ulubionym był chyba rekin i małpa. Ale sobie zagram łobuzem. A, sobie nie wspomnieć. Tutaj mamy ich charakterystykę. To jest dość istotne. Czy docenię tę uwagę. I najlepiej też dla mnie uwaga taka, że jak my wykonajmy ewolucję, to też nasz samochód się, jak się nazywa, ładuje. Z wam to zresztą pokażę, jak to wygląda. Oh yeah. I oczywiście kolejną zajebistą rzeczą jest muzyka w tej grze. Naprawdę jest fajna. Też bardzo ostra i rockowa. No to nie tak ostro, nie wiem, jak Marduk czy coś, ale przyjemnie się słucha i dodaje takiego feelingu zawodów. No. Z podstawowa rada od Harema. Od Harema. Oczywiście nie mieć takiego zrąbanego komputera jak Harem, przez który wypadasz z trasy. Tylko oczywiście robić ten, jak się nazywa, przy każdym wyskoku, przytrzymując shift, robić jakiś kaskaderski ruch, chyba tutaj. Czy bardziej jest wypasiony, tym więcej energii dostajemy. Dostajemy punkty i dostajemy baterie, więc to się opłaca, bo trzeba strasznie dzielić sobie pojemność. Co ja mówię? Pojemność? No po prostu trzeba racjonalnie używać baterii do palacza, żeby nie stracić wszystkiego ten, akurat, nie wiem, przed metą, pod koniec rozgrywki. No i leci. Tylko te skoczybyki strasznie wpadają w poślizg. Trzeba uważać. Te takie najcięższe samochody, jakieś ciężarówki i tak dalej, to one właśnie mają fajną przyczepność, tylko że po prostu
ten ślizg jest taki wnerwiający, że tam strasznie zwalnia się podczas skręcania. To wiadomo, przyczepność. No, Harem jest pierwszy, nawet tak źle mu nie idzie. Oczywiście, kurde, pieprzony komputer. Świetnie. Tam ci ładują, ale ja nie potrzebuję ładowania, bo sobie parę ewolucji jakoś przetrwam. Ładowanie baterii. Grafika jest fajna, naprawdę, że gra jest z 2001 roku. No to fajnie wygląda, fajnie się gra, ładnie chodzi, elegancko się zainstalowała. Tak samo jak Tunkar zresztą. To też się dziwiłem, że mi się uruchomiło elegancko. Cholera, ludzie, co się pogoda źle działa? Ledwo jest połowa dnia, a już cholera, mówić nie mogę, ledwo, że na Skype'ach w ogóle prawie nie siedziałem. A dziś dla wszystkich męczą choroby. A to już koniec. So sweet! I widzicie, a można po prostu cały czas wyciekać na nitro, zużywać baterię całą w ciągu jednej rundy i ciągle ją ładować i nadawać później zaległości, bo przecież to ładowanie trochę trwa. Albo po prostu można być myślącym i robić ewolucję. A, szybko nawet poszło. Teraz pokażę wam tryb arcade. No, stryk. Słuchaj, komputerku, czemu akurat teraz mi dokuczasz? No ja idziemy na trzy te kategorie, na... Wheat Wheels. Na demony szybkości, na zręczne małpiszony i na takie cięższe samochody, które mają gorzej zdecydowanie z ewolucjami, ale za to są w tym przypadku tego, mają gorzej z ewolucjami, ale fajnie się trzymają, widzisz, przyczepność mają na fulla i przyjemnie się nimi gra, ale wiadomo, też zużywają w cholerę tego nitro i są wolne. Te są fajne, tylko że strasznie wpadają z trasy, ewolucje robią natychmiastowo. I to w sumie czasami jest różnie. Czasami jest tak, temat z przodku łobuza, że on jest, nie jest taki super, super szybki, ale ma ten. Ale fajnie się nim ewolucję robi. Teraz próbujemy sobie małpkę. Stryk. No. Typa arkady, szumas, nie pamiętam właśnie, jak to się robiło tutaj. Na czas? Nie, nie pamiętam, szumas. Aha, chyba że po prostu dostawałem zestaw. Nie mam, no, zestaw map, który po prostu mam skończyć bez przerywania. Kolego. Ej, chyba że... Jesus Christ, tak czemu mnie tak wywaliło? Panie, czy więcej ewolucji zrobicie, tym szybciej się naładuje materię. A oczywiście, komputerki nie są takie głupie i o tym wiedzą. Targ, ślizg. Oh yeah. I do tyłu. So sweet. Tylko kurde, zły samochód miałem na tej mapie. Weź tu strasznie. No i wypadłem, jestem ostatni. Kupa. Oj, sorry, ten materiał jest trochę dziwny. Harem jest podchorowany, ale strasznie mnie jak nie chcę nagrać materiał z tej gry. Może jeszcze dzisiaj nagram coś z kooperacji, to będzie o wiele żywniej. Pstryk. Harem ostatni. Świetnie. Harem ostatni, ale wykonuje jakieś dziwne obroty i przez to ginie. Bo komputer nie lubi dziwnych obrotów małpki. Halo, halo, halo. Wkraczam do akcji. Nie powstrzymasz mnie. Orzełku. Ojej. Sweet. Sweet! Widzicie? Oni zjeżdżają i teraz mam szansę, by ich przegonić. Tylko, że te małpy teraz ciągle na nitro zapieprzają. Skoczyłki. Hello. Hello, my friend. Hello, my friend! Wow! Ojej, to ostatnie krążenie. Widzicie? Małpka robi siu, siu! I już bateria naładowana. Siu, siu! Już naładowana. A tamte skurczybyki muszą robić góra jeden i może się uda. Kuda, da, 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 da. Trzeba się napieprzać te strzałeczki, żeby nie wpaść z trasy. Siu, siu! Dobra, dojść ewolucji. Czas zapieprzać, żeby wyciężyć. Być chociaż drugim. No. Sweet. Kocham tą muzykę po prostu. Te stare gry mają strasznie fajną muzę. Oh yeah. No. Sama słodycz.
Tak. I to mamy drogi różne. W zależności jak chcemy. I pozwól się, że tutaj było tak, że zależnie jak to się skończy, to taki pojazd się zdobywa i tym podobne. Ale nie jestem do końca pewien. No cóż. Myślę, że pokazałem już wszystko. Zrobię wam jeszcze... Game over. Pokażę wam jeszcze próbę czasową. Mistrzostwa to jest dziwna zabawa w tym. Daję sobie slot. Wybieram, jak mówiłem, wybieram sobie markę. Każda tutaj jest dokładnie jest jej opis. Napędach, szkieletach. I tu mamy pieniądze, jakie nam dają. Wybieram sobie samochodzik. No i tu mamy modyfikuj wóz. I to jest strasznie fajna zabawa. Tutaj kupić każdy element, tutaj silniczki mamy, podwozia, hamulce, wszystko, kurczę. Bardzo fajnie. Możesz sobie wybrać napędy na tylnie czy na obie kółka. No, 4x4. No. To jest po prostu zajebiste. Zmień wóz. Nie chcę zmienić wózu. No. Tak. I pokażę jeszcze próbę czasową w sumie. Myślę, że to będzie wszystko, żeby was przekonać do tej wspaniałej gry. O. Ja sobie wezmę kubłyskawice. Oh yeah. Zaczynamy. Aj, przepraszam was, że nie jest ten 16:9, ale po prostu ta gra nie obsługuje rozdzielczości 16:9. Po prostu nie wiem, jak to chromić. Chyba, że po prostu musiałbym mieć monitor taki. Oh yeah. Wow! Świetnie. Już harem ma do dupy wynik. Bo pan komputer chce, by przepadł w czeluście. Przepadł w czeluście. Tak. Ta muzyka jest świetna. Szkoda, że bardziej jej nie podgłośniłem. Tak, sweet. Lecimy, póki żyję. Naprawdę fajnie. Pamiętam, jak chyba w Cybermychy ją reklamowali kiedyś, coś się nakręciłem, w końcu udało mi się ją jakoś kupić. Nie pamiętam, czy rodzice mi ją kupili, czy sam sobie kupiłem. Nie, pewno rodzice mi ją kupili. Na gwiazdkę czy coś. Mówiłem, że to dawno tym było. No. Koc jest strasznie fajny. Strasznie fajnie przyczepny. Więc w sumie jest okej. Okay. Kurde, dzisiaj tak sucho gadam. Jestem taki znowu przyćpany. Ludzie! Patrzcie, jesteście displayami, okej. Okay. I wyobraźcie sobie coś takiego i macie radę od harema, że nigdy, ale to nigdy nie nagrywajcie jak, nie wiem, staliście o 16 i poszliście spać o 8 nad ranem, czyli dokładnie jak harem, później będziecie tacy przyćpani jak ja. Wtedy człowiek sam nie wie co ma robić, bo ma ochotę strasznie nagrywać. Ale kurde, o, przewrócił się. Ale kurde, niestety jest naćpany i koniec. Nie ma wyboru. Po prostu totalnie do dupy. Naprawdę, jak nie macie ochoty grać w takie stare gierki, to przynajmniej sobie sam tak ściągnijcie. Po prostu jest świetny. Aż miło słuchać. Teraz są jakieś dubstepo plumkania, kurde. Nie ma takiej fajnej muzyki. Jej, tak sobie będziemy jeździć w koło, Maciejo. Aż pobijemy swój rekord. Ale wyjdziemy stąd. No cóż, mam nadzieję, że przekonałem was do tej... Mam nadzieję, że udało mi się was przekonać do tej gry, żeby ją sobie kupić, zdobyć, nie wiem, ukraść znajomemu z mieszkania, jak nie zauważy. Cokolwiek. No cóż... O Jezu! Matko Boska. Wielkie dzięki, że byliście ze mną. Jak dotrwałeś do tego momentu, nie besztając mnie, że przynudzam, to naprawdę wielkie dzięki. No cóż, mam nadzieję, że was jakoś zachęciłem do tej gry. Może nie w jakiś kreatywny sposób, ale może jakoś zachęciłem. No to... I... Aha, kolejna rzecz. Jest bardzo fajny tryb kilkuosobowy, jak grać, żeby zagrać znajomymi. Tak samo jak w trunkarze. Bardzo przyjemnie się gra. Więc jeśli chodzi o tryb multi, to zapraszam. Naprawdę daję kupę radości. No i tyle. Do zobaczenia w innych filmach. Pa, pa.